Sympatyczny tygrysek Hodori zaprasza do Seulu. Igrzyska letniej olimpiady już za 25 dni. Dzisiaj w samo południe na stokach starożytnej Olimpii zapłonął ogień olimpijski. W tej tradycyjnej uroczystości uczestniczyło ponad 5 tysięcy widzów. Znicz zapaliła znana grecka aktorka Katerina Didaskalu. Potem przekazano go sztafecie sportowców, która pobiegła do Aten. Jutro przejmie go delegacja miasta letnich igrzysk Seulu. Trasa całej sztafety liczy ponad 11 tysięcy kilometrów i dotrze do Seulu 17 września. Tymczasem w Warszawie ogłoszono skład polskiej ekipy, która weźmie udział w igrzyskach 24. Olimpiady. Liczy ona 148 osób, wśród nich Kanadyjkarze Marek Łubik i Marek Dopierała, pływak Artur Wojdat, bokser Tomasz Nowak, tenisista Wojciech Kowalski, Andrzej Grubba i Leszek Kucharski, tenisiści stołowi i wielu innych. Pełny skład poda jutrzejsza prasa. Naszej ekipie przewodniczyć będzie prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Aleksander Kwaśniewski. Na dwa tygodnie przed światowym finałem w Monachium czołowi żużlowcy spotkali się w mariańskich łaźniach, by wyłonić mistrza świata na długim torze. Tytuł zdobył Brytyjczyk Simon Wick, wyprzedzając zawodnika gospodarzy Alesza Drymla i byłego mistrza długiego toru Karla Majera z RFN. Dla najlepszego obecnie żużlowca na torze tradycyjnym, Duńczyka Hansa Nielsena, tor w mariańskich łaźniach był rzeczywiście zbyt długi i zajął on 6. lokatę. Na boiskach RFN-u rozegrano pierwszą rundę pucharu tego kraju. Mistrz Bayern Monachium, białe koszulki, grał wyjazdowy mecz przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Bayern zwyciężył 1-0, a gol Augenthalera w 33. minucie był majstersztykiem, rzadko oglądanym nawet na boiskach RFN-u. O stopę za daleko odbił się Marian Kolasa i strącił, ale to był pierwszy jego skok, wysokość 5,40 w konkursie na sopockim Molo rozgrywanym już po raz piąty. W tym roku obok naszej czołówki Mirosława Chmary, braci Kolasów i Wojtka Bakiniewicza na rozbiegu stanęli też tyczkarze z Kanady i Czechosłowacji. Wspomagani przez Włodka Szaranowicza, który konkurs poprowadził, tyle że bez tyczki, a z mikrofonem. Goście niestety odpadli na niższych wysokościach. Przy 5,50 w konkursie pozostali już tylko bracia Kolasowie i Mirosław Chmara. Ten ostatni pokonał 5,50 za pierwszym razem. Natomiast bracia Kolasowie dwukrotnie strącili. I w tym momencie musieliśmy opuścić sopockie Molo, by przekazać Państwu tę relację. Jak poinformowała przed chwilą nasza reporterka, Mirosław Chmara uzyskał w kolejnej próbie 5 metrów i 80 cm. Chciał, ale nie mógł skakać dalej, bowiem organizatorzy przygotowali zbyt niskie stojaki. Szkoda. Myślę, że w Seulu Mirosław Chmara wykorzysta swą szansę i zajmie wysokie punktowane miejsce. Tyle na dzisiaj ze sportu. Dziękuję.